Cześć ponownie. Kupując samochód na swoje 25 urodziny, od samego początku miałem cel wybudować go do końca roku, do takiego etapu, by można było nim spokojnie pojechać na pierwszy trip próbny już na Sylwestra. Cała robota jak do tej pory pochłonęła 6 miesięcy pracy. Ktoś powie długo, ktoś powie krótko. Ja powiem to tak. Po pierwsze i przede wszystkim najważniejsze. Mieszkam w bloku. Więc jako tako nie mam możliwości totalnie, by robić cokolwiek przy samochodzie pod domem. Po drugie, moje doświadczenie w przebudowie samochodu była, no nie ukrywajmy się, totalnie zerowa. Po trzecie, przyznam się szczerze, że nie miałem jako tako konkretnego planu, jak ma to wyglądać od A do Z. Miałem jakieś wizje, oglądałem YouTube'a, oglądałem Pinteresta i inne różnorodne wszelakie źródła inspiracji. Ale w trakcie wyszło, na co mogę sobie pozwolić, a na co nie. Co mogę zrobić tak, a co mogę zrobić inaczej. I jedynym planem, który od początku do końca był taki, a nie inny, to była wysuwana kuchenka, która jest w tym miejscu, gdzie miała być. Nie wiem, od zawsze działam spontanicznie i tak mi jest najlepiej, więc tak samo wyszło i teraz. Budowa odbywała się tak naprawdę wszędzie, gdzie najlepsi na świecie, naprawdę najwspanialsi ludzie, wszyscy mnie przygarniali do siebie. Jednym z ciekawszych miejsc była chociażby stadnina koni, zaś ogółem myślę, że jakby przeliczyć wszystkie trasy, które zrobiłem w pogoni za kolejną miejscówką, gdzie mogę rozpocząć następny etap, to jest około 5-6 tysięcy kilometrów. Pewnie można byłoby wynająć taniej garaż bądź jakiś warsztat porównywalnie do kosztów benzyny i całej logistyki, jednakże to, ile ludzi przy tym mi pomagało, na ile ciekawych osób natrafiłem, to nic nie jest w stanie mi tego zabrać. Tym samym Michał Szczepanik, Damian Gortych, Krystian Bulicz, Adrian Kruk, Dominik Śniatowski, Jarek Kaleta. Dziękuję Wam bardzo, bo to między innymi dzięki Wam ten samochód powstał. Bez Waszej pracy i pomocy, totalnie bezinteresownej, to by się nie wydarzyło. A ten szampan należy się równie i Wam. Check the mic and make sure it sound right, boys. Na pierwszy testowy trip wyruszyliśmy z mojego rodzinnego Wrocławia. Pierwotny plan był ruszyć bezpośrednio na Hel, ale znając siebie, wiedziałem, że to i tak w taki sposób się nie skończy. No i nie skończyło. Jeden telefon na parę godzin przed wyjazdem zmienił trasę. Jestem osobą mocno związaną z koszykówką. Stąd też pomysł, jaki zrodził się na już, lepiej tej trasy nie mógł rozpocząć. Ze Szczecina ruszyliśmy wzdłuż wybrzeża Bałtyku, napotykając na swojej drodze dosłownie co chwilę następnych znajomych. Co dało mi mega frajdę, gdyż przez obecne czasy z większością nie widziałem się już naprawdę szmat czasu. W trasę pojechaliśmy autem prototypowym. Ogrzewania jeszcze nie mieliśmy. Dlatego też nocowanie na dziko, w niekoniecznie na start bezpiecznych miejscach, jeszcze sobie odpuściłem. W każdym z miejsc, gdzie spaliśmy, mieliśmy możliwość podpięcia do prądu. Tak, by podłączyć z piecykiem i nagrzać od środka całą budę. Tym samym auto przeszło test ocieplenia, które zbudowaliśmy. Wnioski? Panowie, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Samochód trzymał temperaturę w środku, zaś o poranku w części mieszkalnej nie było ani grama wilgoci, o którą, nie ukrywam, troszkę się bałem. Nasze ciuchy były w 100% suche i świeże. Podczas całej trasy temperatura za dnia utrzymywała się w okolicy zera. Rekordowo była na minus 11 stopniach na Kaszubach. W aucie około 17, co daje różnicę około 28 stopni. No i co? Odliczamy.
do tego, co było tak bardzo długo wyczekiwane. Cel? Pojechać swoim małym domkiem na kołach, własnoręcznie zbudowanym na Sylwestra, zrealizowany. W trakcie całej trasy poznaliśmy masę nowych osób. Dużo z nich w związku z obecnym brakiem dostępu do publicznych sanitariatów na polach biwakowych brało nas do własnych domów, udostępniając zaplecze sanitarne. Przez co nie było dnia, w którym nie mogliśmy skorzystać na przykład z prysznica, za co jesteśmy mega im wszystkim naprawdę wdzięczni. Ja za to spełniłem swoje małe marzenie bycia członkiem społeczności OneLife. I powiem wam szczerze, że gdy na pierwszym postoju zobaczyłem przyczepę, która zbliża się do nas, machałem im jak głupi, żeby się chociaż na chwilę do nas zatrzymali i tylko im powiedzieć: cześć, gdzie jedziecie? Patrzcie, zbudowałem kampera, jadę w nim w pierwszą trasę. Jest to oczywiście śmieszne, ale cieszyłem się tym jak małe dziecko. No i moment, na który czeka pewnie większość z was. Obecny stan wnętrza. Nie będę przedłużać. Zapraszam do środka. Stan auta na chwilę obecną to tak naprawdę można powiedzieć, że jest taki bardziej rozbudowany prototyp. Wyjazd był próbny, wyjazd był testowy. Nie jest to finalnie skończony samochód. Masa pracy jest jeszcze przede mną, masa rzeczy do ogarnięcia, których jeszcze nie ogarniam. Od wykończenia po zamontowanie elektryki, pełnego układu solarnego, ogrzewania, jest naprawdę jeszcze kupa roboty przede mną. Tak, jechaliśmy 13 dni zimą bez ogrzewania, ale to nic. To było naprawdę nieistotne przy tym, ile rzeczy się wydarzyło, ile pozytywnej energii nas spotkała, która nas grzała w trakcie całej wyprawy. Masa napotkanych znajomych po trasie, co było niesamowitym szokiem. Niesamowita duża ilość poznanych nowych, inspirujących ludzi. Każdy się jarał, każdy się cieszył samochodem, każdy kibicował. 1900 km zrobione, 13 dni w swoim jeżdżącym domu i tak naprawdę totalnie w innym świecie. Minus całego wyjazdu można powiedzieć, że był tylko jeden. Trafiliśmy na najgorszy okres, jeśli chodzi o życie na dziko, bo tak naprawdę dzień trwał tylko i wyłącznie 6 godzin. Reszta to było spędzanie czasu w samochodzie. Ciężko ubrać to wszystko w słowa tak naprawdę, ale wiem, że to jest dopiero początek. Ale czas skończyć sentymenty i zabierać się dalej za robotę samochodu. Do zobaczonka.